Plan był taki, żeby wymienić ten mikrofon, no ale skoro piszecie mi w komentarzach, że na takim majku to Snoop Dogg mógłby nagrywać całe albumy, no to po cholerę mam go zmieniać. Więc witamy w tej samej sceneli, z tymi samymi akcesoriami i no i zapraszam na kolejne, czwarte już chyba wydanie magazynu o rozgrywkach jeszcze gorszych od polskiej ekstraklasy. Zacznę od tego, co mi się podoba, a podoba mi się sposób, w jaki działacze pewnego klubu z Wrocławia walczą o pozyskanie kibiców. Osoby związane z Muchoborem Wrocław, który występuje we wrocławskiej 8 lidze. Każdemu kibicowi, który w tym sezonie pojawi się na meczu i udokumentuje tę swoją wizytę zdjęciem, na przykład poprzez wrzucenie go na Twittera pod hashtagiem Muchobór Musisz. Każdemu takiemu kibicowi przy następnej wizycie na meczu Muchoboru zostanie sprezentowane piwo. Darmowe piwo. Bardzo mi się podoba ta inicjatywa. Niezwykle sportowe rozwiązanie. A tak w ogóle to chciałem zachęcić wszystkie drużyny do zakładania konta na Twitterze, kto jeszcze nie ma. Strasznie ciężko teraz wszystko śledzić na Facebooku. Zdecydowanie łatwiej ogarnąć to wszystko na Twitterze, więc jeżeli ktoś chciałby się pojawiać w tak prestiżowych miejscach, jak na przykład Kartofiska, no to wie na Twittera, no bo na Facebooku to już naprawdę jest ciężko. A wbrew pozorom są tacy, którzy w takich miejscach pojawiać by się chcieli. No i teraz będzie przegląd tego, co nadesłaliście do mnie ostatnio. Zaczniemy od meczu w Bydgoszczy. Derby Bydgoszczy zostały rozegrane w ostatni weekend. Polonia Bydgoszcz grała z Chemikiem Bydgoszcz. Było 1-1, 93 minuta i co? Z 60 metrów przypierdzielił bramkarz Polonii Szymon Kmiecik, no ale to była ostatnia minuta meczu i to był zwycięski gol na 2-1. A teraz wędrujemy na 8 ligę do Zagórza. Tam jest drużyna Osława Zagórz. Ostatnio przegrała swój mecz, ale strzeliła jednego gola. No i ktoś tego gola podesłał, niejaki pan Mateusz. Dobrze. Nie mówię, że nie wolno ćwiczyć. No i teraz wiemy już, dlaczego pan Mateusz tą bramkę podesłał. Bo pan Mateusz tą bramkę strzelił. Dobrze. Nie mówię, że nie wolno ćwiczyć. Jakby ktoś jeszcze chciał zaprezentować swoje wyczyny w tym magazynie, to zapraszam do kontaktu na maila, czy Twittera, czy Facebooka. Jeszcze jeden polski mecz. Panowie z wydawnictwa Skarby Miasta udali się do Łodzi na spotkanie A-klasy. Sparta Łódź grała z Burzą Pawłowice. No i w tym meczu troszkę się działo. Były na przykład efektowne nożyce w wykonaniu zawodnika z Łodzi. No i jako, że działo się przed świętami to wszystko, no to był jeszcze wielkanocny koszyczek w wykonaniu bramkarza drużyny gości. Kończymy temat meczów polskich, ale teraz przenosimy się do Afryki. Ale tam również bramkarza bierzemy na tapetę. Liga Etiopska. Bardzo ważny mecz Ligi Etiopskiej. 0-0. I tu nagle taka sytuacja. Tam słabo widać, ale jak się przypatrzycie dokładnie, bramkarz jednego z zespołów wrzucił sobie piłkę do bramki. Dokładnie tak samo jak kiedyś zrobił to Janusz Jojko. Teraz ten wyczyn został powtórzony przez bramkarza w pierwszej lidze etiopskiej. I co ciekawe, było to jedyne trafienie w tym meczu. Pozostajemy przy pierdołowatych bramkach, ale teraz wędrujemy do Anglii. Piąta liga angielska i proszę zobaczyć, co tam się wydarzyło. No i
tu też trzeba się troszeczkę przypatrzeć, proponuję zerknąć na pracę obrońcy. No ja bym pewnie w tej sytuacji tak samo ruszył do piłki jak on. No ale on gra jednak w 5. lidze angielskiej, a ja gram w jakiejś 78. halówce. No to pozostaniemy na chwilę w Anglii. Tym razem będzie o zespole Biggleswade Town FC. Ponieważ wszyscy trzej bramkarze z tego zespołu są kontuzjowani. No i związek nie wyraził zgody na to, by podpisać kontrakt z następnym golkiperem i do końca sezonu, bo tamci się nie wyleczą z tych kontuzji podobno, do końca sezonu ten zespół będzie grał bez bramkarza. No i dwa mecze już się odbyły, między słupkami stanął pomocnik, no i dwa razy zakończyły się te spotkania remisem 1-1. Tylko dwa gole ten bramka stracił. Jeszcze jesteśmy w Anglii, ale teraz rozpoczynamy już wątek kibolski. Też 7. liga angielska i wyjazd jednego zespołu. No, nazwy nie ośmielę się tutaj wyczytać, więc ją pokażę. Na wyjazdach tego zespołu formuje się młyn, i to taki konkretny, bo jednoosobowy. Zdarza się, że na mecz zespołu z 7. czy 8. ligi pojedzie jeden kibic gości, no ale żeby dopingował przez pełne 90 minut, to się zdarza niezwykle rzadko. No a tak zrobił kibic tego zespołu, no i całkiem niezły repertuar sobie wybrał. Brawa dla tego pana. My dalej pozostaniemy przy wątku kibolskim, ale przenosimy się teraz do Stanów Zjednoczonych. No tam teraz jest nieco inna tendencja niż w różnych zakątkach świata. Przeważnie kiboli to się próbuje ze stadionów wyeliminować, zwłaszcza tych, co odpalają piro i takie tam sprawy. A w Stanach kibiców tego typu próbuje się teraz zachęcić do tego, by na stadionach się pojawiali. A zwłaszcza na stadionach zespołów z niższych lig. I powstała teraz jakaś organizacja, która ogłosiła konkurs na najlepszą grupę kibiców, na najładniejszą oprawę. W tym konkursie może wziąć udział każda grupa kibiców z niższej ligi amerykańskiej. Wystarczy, że prześle filmik lub zdjęcie ze swojej oprawy tam pod jakiś wskazany adres, a na zakończenie sezonu specjalna kapituła wybierze najlepszych kibiców i ci najlepsi kibice w nagrodę dostaną od tej organizacji pas kibica, który będą mogli sobie w następnym sezonie wieszać na płocie przed sektorem. Gdzie indziej by chyba na taki wspaniały pomysł z tym pasem kibica nie wpadli. No dobra, sprawdźmy teraz w ogóle, jak to kibicowanie w niższych ligach amerykańskich wygląda. Mam dwa filmiki podesłane przez Szymona, który mieszka w Stanach i prowadzi nawet kanał na YouTubie o życiu w Stanach. No i pan Szymon zawędrował na mecz drugiej ligi amerykańskiej. No i oto filmik numer jeden. Dla takich perełek warto żyć. Mecz drugiej ligi amerykańskiej. Orange County kontra Phoenix. Tutaj kibice, nie wiem czy miejscowi, czy przyjezdni. A tam druga ekipa napierdala ostro. A oto spostrzeżenie pana Szymona numer 2 z tego samego pojedynku. Co robią kibice, kiedy zaczyna padać? Mają w chuju tą drużynę, idą do domu. 80, nawet nie ma 80 minuty, oni mają wyjebane, bo zaczęło padać. Tam też się zbierają. Tylko wierni, kurwa, kibice dostali. Jakoś mało egzotycznie było w tym odcinku, no to przenieśmy się jeszcze na moment do Kazachstanu. No, mam wątpliwości, czy to jest gorsza liga od polskiej ekstraklasy, no ale zaryzykujmy. Tam był taki ciekawy mecz ostatnio. Tobol Kustanaj chyba się nazywa drużyna, a druga to FK Arytreu. Dwa gole chciałem pokazać z tego spotkania. Pierwszy. Ветерочек усилился. И так, подача углового. Ух ты, какой удар! Вот я ж... Этот гол претендует на гол лучшего в туре. No i właśnie nie wiem, czy ja w Ekstraklasie Polskiej takie bramki widziałem. To był gol strzelny piętką. No, конечно, такие голы залетают нечасто. Смотрим повтор. Piatkę, no i опять же, если мы уже вспоминали... I drugie trafienie z tego spotkania, jak odpowiedział drugi zespół? Strzelając gola piętką. Lewej. Подача в штрафную и удар, и пяточка в штраф. Смотрите, что мы видим в Кустанае. У нас все играют и забивают пяточками. Два... Не так эффектно получилось. Два гола стрелены пятком в одном спотканию казахской лиги. То есть то.
Tradycja to tradycja. W każdym dotychczasowym odcinku programu Likujowych była wstawka o futsalu, to na koniec też taka będzie. Wędrujemy do Libanu na Ligę Kobiet. Chyba jakiś ważny meczycho się trafiło. I chyba tak. I tam padła bramka. No, dość słabo widać tę bramkę, ale tu chodzi o to, że została ona zdobyta sekundę po ostatnim gwizdku. A to była bramka na wyrównanie, stąd te emocje. No takie emocje, że aż muszę ochłonąć i uroczyście zakończyć ten czwarty odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.